Pomyślelibyście, moi drodzy, że w tym momencie właśnie jesteśmy w hotelowej recepcji, że w tym momencie rezerwujemy apartament z dwoma osobnymi łóżkami. Nie, to po prostu dwa apartamenty sobie myślałem, że jednak z łóżkiem, co będziemy oszczędzać. No dobrze. Tymczasem, moi drodzy, to jest jeden z elementów pracowni hotelarskiej, o której już teraz więcej. Nasz gość, którego zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To, co to jest? A więc jesteśmy w pracowni hotelarskiej rzeczywiście. Mhm. Pracownia, która jest dedykowana kierunkowi hotelarstwa i animacja czasu wolnego. Miejsce, w którym studenci zdobywają umiejętności praktyczne w obsłudze gości hotelowych, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Ale to jest jedna z trzech części tej pracowni, prawda? Tak, jedna z trzech. Pozostałe to pokój hotelowy z łazienką, czyli z węzłem higieniczno-sanitarnym. Mhm. I jeszcze na dole mamy trzecią część, w której mamy 15 stanowisk komputerowych z zainstalowanymi odpowiednimi programami rezerwacyjnymi. Ola, to ja mam dobre wieści, bo okazało się, że jeden apartament jest wolny, prawda? Jest wolny. To teraz możemy odegrać taką prawdziwą scenkę, że jesteśmy klientami i że właśnie chcieliśmy sobie wynająć dwa apartamenty. Tylko dwa osobne łóżka, proszę, naprawdę. Dwa tak, jesteśmy w stanie to załatwić. Dobrze, załatwmy to. Niestety jest jedno łóżko małżeńskie. Będę spał w nogach. A jakieś krzesła są chociaż w pokoju? Jest krzesło. To się drzemniesz na krześle. Chyba, ty. Chodźmy zobaczyć to miejsce. Chodźmy. Jesteśmy w kolejnej części pracowni. Słuchajcie, pokój hotelowy odwzorowany jeden do jednego. Nawet ręczniczki. Po prostu, ale tym razem obiecuję, nie będziesz zabierał. Nie będę zabierał. To co, dobrze, że szlafroki tutaj nie ma, bo by też zakończył te szlafroki. Dokładnie. Powiedzmy coś więcej o samym kierunku. Jak on długo trwa i czym się kończy? Więc kierunek trwa 6 semestrów, 3 lata i kończy się licencjatem. I PWST przyzwyczaiło nas do tego, że mocno stawia na praktyki i tak samo jest chyba, jeśli chodzi o... Tak, oczywiście. Kierunek jest kierunkiem praktycznym. Stawiamy na praktykę 720 godzin praktyk zawodowych w zakładach pracy poza uczelnią. Są to obiekty bazy noclegowej, hotele, motele, pensjonaty, przeróżne obiekty bazy noclegowej i do tego również miejsca, gdzie studenci mogą zdobywać doświadczenie w zakresie animacji, organizacji czasu wolnego. Okay. Więc są to wszelakie placówki związane z organizacją czasu wolnego. A jeśli chodzi o ten plan nauczania, to on jest w bardzo fajny sposób stworzony pod studentów. O co chodzi? Tak, więc postawiliśmy na nauczanie tak zwane dualne. A więc staramy się łączyć, dać studentom możliwość łączenia nauki i pracy. A więc plan zajęć jest tak zbudowany, że są trzy dni, studenci są trzy dni w uczelni, uczą się tutaj, odbywają zajęcia, a pozostały czas mogą poświęcić na pracę, na praktykę, no i pracę zawodową. A rzeczywiście jest dużo takich przypadków, że studenci już od razu pracują? Tak, mamy takie przypadki, że studenci już po pierwszej praktyce, po pierwszym semestrze, bo chciałem to podkreślić, że praktyka zawodowa odbywa się na każdym, czy też po każdym semestrze nauki. I mamy tu przypadki takie, że mamy studentki, które już po pierwszym semestrze praktyki sprawdziły się. Sprawdziły się, tak, dostały ofertę pracy, zostały, pracują. Są w tej chwili na trzecim roku i świetnie sobie poradziły. Także można łączyć naukę i pracę, co polecam. To już wszystko w tym pokoju? Wszystko? Tak? No, można by było jeszcze pokazać dużo więcej, ale myślę, że na tym przerwimy. No jakby Michu miał już od początku jeden tylko plan, jak to ma się zakończyć. Hotelarstwo polecamy. Polecamy. Drodzy maturzyści, jeżeli wybierzecie ten kierunek, to będziecie mogli odbyć praktyki na przykład w słynnym hotelu Arłamów, czy w hotelu Bacówka Radawa & Spa. A tutaj siedzi Tosia, która jest studentką, no to jak, Tosiu, oceniasz to hotelarstwo na PWST? Bardzo dobrze, bo mam możliwość nauki na uczelni przez 3 dni w tygodniu, a resztę czasu mogę poświęcić na pracę właśnie w hotelu Bacówka Radawa & Spa. A to jest tak, że w tym hotelu pracowałaś tylko na jednym stanowisku? Ja nie miałam możliwość na różnych szczeblach, na przykład na recepcji, housekeepingu. Czyli to doświadczenie się naprawdę zrobiło bogate, bo tak naprawdę na różnych płaszczyznach wiesz, jak to wygląda. Tak, miałam okazję wszystkiego spróbować. I która z tych dziedzin uważasz, że jesteś do niej stworzona? Myślę, że właśnie gastronomia i wszystko związane z kelnerstwem. Ja to bardzo szanuję, wszystko co jest związane z jedzeniem, to jest zawsze fantastyczny wybór. A z drugiej strony Paulina. Cześć Paulina. Witam. Na którym jesteś roku? Ja dopiero zaczynam, jestem na pierwszym roku. No właśnie, i będąc już na tym pierwszym roku, miałaś już okazję być na jakichś praktykach? Tak, miałam już okazję praktykować i pomimo tego, że dopiero zaczynam, to już miałam możliwość spróbowania różnych rzeczy w hotelu i te studia, ten kierunek
dużo mnie nauczył, więc nie miałam jakichś dużych problemów właśnie tam na miejscu, na praktykach. Czyli kiedy przyszło już do odbycia praktyk, to tak naprawdę wiedziałaś, jak obsługiwać programy, co zrobić, gdzie się podziać w danym hotelu. Tak, właśnie nie miałam taka, że nie miałam czegoś takiego, że byłam zdezorientowana, wszystko już mniej więcej wiedziałam. Czyli jak najbardziej ta teoria cię do tego odpowiednio przygotowała. Tak, dokładnie.